Dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę, ja sobie chodzę, spaceruję. Nie miałam się nagrywać, a w sumie zaczęłam sprzątać. I mówię, kurde, czasami gadam, że nie mam co nagrywać. Jak coś robię, to nie nagrywam. Sprzątać tak wiecie, rewolucyjnie bardziej, meblowo. W sensie, przestawiam komodę i w ogóle, to wam pokażę w sypialni. Żeby te gondole schować i tak dalej, bo mój tata schował od tego wózka, ale jest jeszcze ten wózek, który chcemy sprzedać, on cały czas stał na balkonie. No i trzeba coś z tymi rzeczami po prostu zrobić, no bo zaburza to przestrzeń. A że niedługo mamy grudzień i będę oczywiście dekorować wszystko świątecznie, no to nie chcę takich zbędnych rzeczy. Tak jak wam kiedyś mówiłam, ale ostatecznie mi się odechciało wtedy, że będę sprzątać tą szafę w przedpokoju. No to tam mniej więcej jest dosyć ogarnięta. Właśnie tam u góry są te gondole. Zobaczę, czy mi jeszcze wyjdzie fotelik. W ogóle znalazłam rękawiczki. Wiem, że szary to tak średnio do miedziakowego i dzisiaj jestem bez szalika. Znaczy wzięłam sobie jak coś. Jest w łóżku. Wow. Ładnie. I tutaj złote włosy wyszły. A no, ale po prostu mam kaptur, bo mam ogólnie golf i bluzę, więc jest mega ciepło, ale jeszcze się zapięłam. No i tak sobie tam chodziłam, już mi się znudziło tutaj być. Natomiast tutaj mała śpi mega długo. A jak wychodzę gdzieś poza tą strefę, to szczerze mówiąc mi się budzi w połowie i nawet nie spała godzinę, to prawda rano. Pozwoliła mi, tak sobie fajnie ogarnęłam właśnie, bo wczoraj między pierwszą a drugą była przerwa ząbkowa nocą. Więc wieczorem za dużo nie zrobiłam, a dzisiaj sobie zmontowałam połowę vloga. To jest vlog, jak była moja mama. Ale to nie jest vlog z soboty wczoraj, tylko z zeszłej. Ale jakoś tak wyszło, że chcieliśmy sobie odpocząć w spokoju. Też mała ząbkuje, no to różne są te popołudnia, w nocy. Ale nie znajgorzyliśmy. No i po prostu nie brałam się za montaż. Dzisiaj sobie tak popisałam wszystko w zeszytach. Jakby już plany na prezenty, jeden prezent do mnie idzie. Nie powiem dla kogo i w ogóle nie będę mogła za dużo pokazywać, bo moje babcie oglądają. Wszyscy już oglądają. Moja mama to jest na bieżąco ze wszystkim. Co prawda Piotrek nie ogląda tak wszystkiego do dozady. Ale no wiecie, dla przypału nie będę. Więc myślę, że po prostu w Wigilię nagram wszystkich reakcje na prezenty. Bo nie będę mogła wam tu pokazywać, co kupiłam. No i z tego względu, no i zamówiłam kalendarz adwentowy, ale też wam nie powiem z czym. To będzie niespodzianka. Ja w ogóle już robiłam świąteczne zakupy. Troszkę. Wczoraj też porobiłam, ale to pojawi się. Kompletuję po prostu te rzeczy, chowam sobie do szafy. No na niektóre jeszcze czekam i po prostu będzie już vlogmas. Okej, jesteśmy już w domu, jest godzina 13 i plan jest następujący. Rozbieram się. Bo jestem po prostu upocona. Upocona jestem. I ja w ogóle chciałam wam powiedzieć, że kobiety to są wariatki. Ale ogólnie pozytywne wariatki. Bo ja to wiecie, śmieci wzięłam, szybko jeszcze przełożyłam, potem kasy nie wzięłam, a wchodziłam do żabki. W ogóle tutaj robiłam, no powiedziałam wam, że w tej szafie jest ładnie. No, nie do końca. Nie do końca. To są fajnie ciuchy, nie? Wszystko fajnie. Tam niby... No właśnie ta gondola jedna, po drugiej stronie druga. No ale te rzeczy zdecydowanie trzeba uprzątnąć. I tu jest... To wygląda jak jazda, ale w sumie to jest uporządkowane, tylko to są pałąki od starej maty. I te ciuchy na sprzedaż, Lili. A ciuchy na sprzedaż nasze są w tamtej szafie i w sypialni. Ale to zaraz wam pokażę. I tu mi jeszcze spadło. Tu jest smyk, torba jakaś z czymś. Bo mówię, dobra, tu jest taki karton rozwalony z rzeczami do... sprzedaży Piotrka i ja to szybko jeszcze przerzuciłam. Są takie skarpeteczki, nieważne. I szybko, wiecie, wzięłam tą torbę, ten karton, to jedzenie, co wczoraj jadłam ramen. Nagrałam rolkę, ale nie mogę wstawić shortsa, nie wiem o co chodzi, muszę obejrzeć jeszcze parę filmików, bo nie wstawiam się jako shorts. Więc nie wiem o co chodzi, no. Więc plan jest najpierw taki, że oczywiście na karmieniu nie, bo mi już zapłakała, ale może to przez ząbki, więc zobaczymy, czy jest w ogóle głodna, bo na razie leży spokojnie.
I zawsze warto w domu mieć właśnie brokuł, kalafior. Tak jak ostatnio zrobiłam kotleciki, tak teraz wpadłam szybko na pomysł, jak to kobieta na spacerze, milion myśli, wstaję, mówię, nie nagrywam, nie chce mi się, co tam. A potem, wiecie, idę na spacerze i mam milion myśli, już bym wyciągnęła telefon i do was o wszystkim mówiła, a tak się nie da. Bo nudno jest, jak tak, wiecie, cały czas w jednym miejscu gadam. Więc będzie akcja, będzie co robić. Tam jest ogólnie spokój, nie wygląda, jakby tam były jakieś wielkie porządki, ale na stole jest rozgardiasz na tej ławie i tam przy telewizorze to wszystko trzeba uprzątnąć. Znaczy, nie trzeba, ale mam ochotę. Takie generalne porządki, mam na to dzisiaj humor, sprawia mi to przyjemność, włączyłam sobie muzykę i let's go. No i będę robić szybko takie po prostu w piekarniku brokuł z kalafiorem i małe frytki, więc dorzucę frytki i jakieś jajo wsadzone, jakby Piotruś jeszcze chciał białka i będzie super hiper, więc let's go! Słuchajcie, muszę się na początek przebrać, bo tak się spociłam. Jezu, jestem dobra, nie? Wczoraj chodziłam cały dzień w krótkim rękawku, a dzisiaj do sprzątania brałam sobie golf na bokserkę, gdzie w samej bokserce wystarczyło, dobra, już nie wyletniajmy się, tak? Bo też czasami wietrzy pomieszczenia, więc... Ale bluzka z krótkim... Wystarczy. Właśnie wstawiłam fotę na storkę, że rośnie mi moja kumpela na życie. Pojdźcie tego słodziaka. Oczywiście ma na przypale skarpetki troszkę, bo to są takie gieterki, wiecie, czerwone, ale ja je tak robię, jak wkładam do kombinezonu. No, tak się tak. No i muszę to powiedzieć, bo nie byłabym sobą. Ja wiem, że ten śliniak nie pasuje ni w 5, ni w 9, ale no... Sorki, nie mam siniaka do każdego outfitu, a jednak mi się dalej dużo ulewa. Co prawda, kolor, słuchajcie, ten pod spodem byłby, ale te paseczki, koniczynka już... ale i tak jest słodka. Tak? Ciuk, no i słodsza. Okej, jestem gotowa. Trochę mi się zimno zrobiło, więc na razie nie zakładam krótkiego rękawka. Mówię, dobra, ubiorę to. Bardzo to lubię. Ma mega śliczny kolor, a mam wrażenie, że non-stop chodzę w tym samym. Niunia ma dziś pomarańczowo-różowe spodenki, to ja też poszłam w taki różowo-fioletowy. Mówię, założę ten biały sweter, bo mam bokserkę czarną, ale już go tyle razy miałam na tych vlogach, że nie. Wprowadźmy jakiś kolor. Tak jak myślałam, nagrało się źle, więc kontynuuję. Tam w rogu była stara gondola. Natomiast... udało mi się upchnąć tam do szafy i dlatego, że nie mam gdzie jakby trzymać tego organizera, bo to łóżeczko idzie out, tylko że ja nie umiem go złożyć, więc poproszę Piotrusia, ale on się będzie dzisiaj spieszył, więc jak on mi tego nie powie, to ja się połączę na wideo z mamą i ona mi powie, jak to się składa. Tutaj jest ta paprotka, tylko trochę ją przelałam, więc tu mamy ten organizer. Rzeczy małej. No i położyłam sobie tą pościel nową ostatnio. Bardzo mi się podoba ten kolor. Tutaj nie wiem jeszcze, gdzie postawić zdjęcia, bo one były na komodzie. Tutaj mamy tą nóżkę od tego, tam ręcznik małej. To nie zważajcie, bo tu jeszcze nie skończyłam. To pudło widoczne, przez to, że mi się wszystkie zabawki zmieściły do tych puf, które moja mama przywiozła, to pudło będzie tutaj, bo zdecydowanie bardziej tu pasuje. Tam już jest za dużo tego wszystkiego. A te pufy idealnie... Tam zaraz wam pokażę, co tam jest. Te pufy idealnie, ładnie pasują. Właśnie mają taką fakturę jak kanapa. Wszystko się mieści, wszystkie zabaweczki, więc je zostawiam tam. A tutaj mi właśnie brakowało czasami czegoś do zabawek, bo czasami z nią tutaj przesiaduję, więc idealnie będzie to pasować. I tutaj zdjęłam właśnie te owijaki, będę to zawijać, bo to nie jest nic skomplikowanego, więc w końcu się za to wzięłam. To jest bardzo ładny wzór, z niczym się on tutaj nie gryzie, bo na tamtym mieszkaniu były ściany, nie wiem czy pamiętacie moje vlogi z ciąży. To się mega gryzło, a to jest prześliczne, tu jest tylko szaro, nudziakowo, więc naprawdę fajnie. No wiadomo, że jak jest jakaś pościel, to może się gryźć trochę, ale to ja, wiecie, zakładam zawsze kocyk. Więc to dzisiaj położymy. Wiem, że mam mega odrost, ale słuchajcie,
nie może się skadrować. Pani ma termin dopiero za tydzień, w piątek pasowało, więc już będę w ogóle robić pewnie świąteczne. Tu są rzeczy małe i tutaj sprzątałam, to chciałam, żeby tu siedziała ze mną, więc tu jest dużo niepotrzebnych, bo tu tak popowieszałam te zabawki. I jeszcze potrzebuję wsadzić gdzieś te kółka starego wózka. Tu jest koszt, z którego nie korzystam, więc muszę koniecznie zamówić te wkłady. Tego nie odcisnęłam nigdy, tej stópki. Masakra. Taki prezent, a Niunia ma zaraz pół roku. Nie wiem, czy to się jeszcze opłaca. Trochę mi głupio, ale co zrobić? Czasem tak bywa. Tam u góry ogólnie nikt nie dosięga. Tu by trzeba mieć drabinę, więc to są moje rzeczy ładnie poukładane, więc nie mam się czego wstydzić. Więc upchałam tam pościele, bo one beznadziejnie były. Myślałam, że tam jest taki świąteczny kocyk, okazało się, że to są poduszki, więc nie będziemy z tego korzystać. Więc tu są państwa, nawet nie będę tego rozbierać, bo nie mam ochoty tego prać, niepotrzebne są te pościele. A my mamy teraz taką pościel grubą od babci Piotrka. I tam są już nasze i poduszki, więc jak do nas goście przyjeżdżają, to tu mam dwie pościele i dwie poduszki. A jak coś, to najwyżej skorzystam z tamtej. I jak ktoś oglądał mnie w ciąży, to też mieliśmy taki pierdzielnik. Tutaj jest to samo. Znaczy, to nie jest pierdzielnik, bo w sumie jest walizka, rękawice, torba. Jakby to jest dosyć poukładane. To są po prostu rzeczy na sprzedaż, więc inaczej tego nie zrobimy. Tylko case jest taki, że tu by się to zmieściło, bo wiecie, no kółka też są trochę brudne. I jakoś to gdzieś przełożyć, muszę coś z tym po prostu wymyślić. I słuchajcie, pierwsza świąteczna rzecz. Skarpetki dostałam od ukochanego. Są tak urocze, ale są tak ciepłe i antypoślizgowe, więc po prostu chodzę w nich jak w papciach. No może barwa kolorystyczna pozostawiać wiele do życzenia, ale są przesłodkie. I bardzo mi się podobają. Widzę siebie w tych bamboszach, przy kominku. Taka, wiecie, wigilia w Zakopanem, całą rodziną. Nie wiem, czy kiedyś się to uda, ale zawsze tak wszyscy mojej rodzinie mówili, że wynajmiemy, pojedziemy na gotowe. Ale z drugiej strony jednak chyba jest ten klimat mega, jak się do tej rodziny jeździ. Tylko łatwiej by było, jakby to nie było tak na szybciocha. Bydgoszcz, Radom, za radą i wiecie, jakby tak wszyscy po prostu mogli być razem w jednym miejscu, ale to jest nie do ogarnięcia. W sensie kiedyś może będzie. To tam są kurze wszystko ogarnięte, wszystko jest tak dosyć poukładane, tylko właśnie muszę jeszcze złożyć to łóżeczko. No i tam w tym roku będę mieć fajną przestrzeń, więc coś fajną, dużą ozdobę świąteczną będzie można postawić. Dobra, biorę się za obiad, bo... Już 13:36. Warzywa z targu to są jednak warzywa. Woke up to the rustle of leaves, hot coffee and a woolly sleeve. Snuggled in the flannel of dreams. Morning sunlight paints golden beams. Upload the moments that we share. Teas and talks in crisp cold air. Blanket forts and pumpkin fair. Candied apples everywhere. Hey vlog world, see what we found. Cozy vibes in this small town. Fireside stories go around. Let these autumn joys abound. Nie wiem, czy pamiętacie. Mamy tylko jeden ten do owoców i nie wiem, czy pamiętacie historię. Nie zważajcie. Wyłożyłam na tym, to jest ta pokrywka od naczynia żaroodpornego. Po prostu cytryny i ten, bo mamy mało takich. My jemy bardzo dużo owoców, cytryn. Mamy za mało takich, wiecie, do wykładania. Tu mamy laski z cynamonu, mega pysznie w tym smakuje kawa. Tutaj robią się warzywa, zaraz będę wkładać fryty. Tam jest Armagedon. I no zobaczcie, mamy gruszki, jabłka, jeszcze jabłka.
tam i po prostu ja nie wiem, co, nie wiem, gdzie to wszystko wkładać, serio. A tutaj jest jazda i to też trzeba ogarnąć dzisiaj, ale to jak ogarnę obiad, ja zjem, to będę się zajmować tym i tamtym wszystkim. Mam kawkę z laską cynamonu, czekam aż się fusy trochę ostaną. Miodem nawłoćowym. I teraz można działać dalej. Wstaje rano, słońce świeci, kurz się tli na parapecie. Z kawą w ręku biorę zmiotkę, czas na sprzątanie bez wymówki. Łazienka błyszczy, gąbka w akcji, lustra czyste bez reakcji. Podłoga śni jak tafla lodu z odkurzaczem tu i w przodzie. Hej, 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 ruszaj się. Hej, hej, działaj też. Sprzątaj razem ze mną dziś. Życie czystsze jest o wiele lżejsze. Kuchnia czeka pełna plam, zmywam naczynia jak sam pan. Piekarnik lśni jak nowy, z brudem dziś jest bój bez ustanku. Hej, 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 ruszaj się. Hej, hej, działaj też. Krzątamy się, by życie piękniejsze. Sprzątanie to nowe szczęście. W salonie porządek czuję. Poduszki poustawiam w nutko. Kurz znika za każdym razem. Sprzątanie sprawia, że jestem pełen energii. Hej, 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 ruszaj się. Hej, hej, działaj też. Sprzątaj razem ze mną dziś. Życie czystsze jest o wiele lżejsze. Czeka pełna plam, zmywam naczynia jak sam pan. Piekarnik lśni jak nowy, z brudem dziś jest bój bez ustanku. Kuchnia czeka pełna plam, zmywam naczynia jak sam pan. Piekarnik lśni jak nowy, z brudem dziś jest bój bez ustanku. Bez ustanku. Ile spałaś? 10 minut i mamusi i 5 łóżeczku. Ile przerzucę? Jak się umyjesz i zjesz, to złożysz tam to łóżeczko małe? Żeby nie stało? A zrobiłaś zdjęcia? Tak. Mogę. Ogólnie to śmiesznie, bo ja sprzątam serio od rana? Nie wiem, no po prostu jak się zebrałam, to stwierdziłam, że sprzątam, nie wiem od której. A że byłam cały czas sama, to chciałam też sprzątać pranie, żeby wiecie, sprzątnąć kurzy tam u góry. No ale w ogóle mała się obudziła po 5 minutach, więc... Ale lepiej mi się sprząta z nią, jak nie śpię. Jak to mówi Darek Kołsus, to naprawdę. To naprawdę, o kurde, to naprawdę. Wiesz, że to będzie oglądał. Pozdrawiamy. O kurde. Ja cię sunę, nawet ja zaczęłam mówić. Szok. Jak ty się tam uciera. Ty, że będziesz mówić? Wyobraź sobie, jak on tak. Ja cię sunę. Taka mała. No i tak naprawdę, odkąd wróciłam do spaceru, to zdążyłam tylko zrobić, tylko zrobić obiad, tylko wam nagrać, jak sprzątam ten stół, tylko wam nagrać, jak tam wszystko posprzątam. No, ale jeszcze tutaj ogarnę. Dobrze, że w tym mieszkaniu jest tak mało mebli, w sumie wystarczy tam sprzątać kurze stamtąd. Tylko ja dzisiaj tak organizacyjnie robiłam bardziej. Chciałabym jeszcze tam tą szafę ogarnąć. Wstawiłam tą drugą gondolę z wózka na sprzedaż tam i jeszcze chcę znaleźć miejsce na te kółka. Gdzieś właśnie i może foteliki też się jeszcze zmieszczą. Znaczy jeden, ale jeden może stać ten, co używamy. No, ta wnęka byłaby dobra, ale tam jest ten. Tam są te rzeczy na sprzedaż nasze. Wnęka. Lights, camera, action, it's all set.
family time we won't forget. Got the vlog rolling, it's online. Sharing moments, oh, it's so fine. Kids are laughing in the backyard. Dad's got jokes that hit real hard. Mom's cooking up a storm tonight. Dinner's ready, our hearts take flight. A, bo Steven się zaklinował. Dobrze, Juju, brawo! Brawo! Family time, it's all in frame. Every day's a brand new game. You two sees our smiles and bleed. Together's where we want to be. Dobra ta papryka. Papryka? Ja nie mam ani kawałka papryki. Dobre. Jak to nie masz skarby? Papryka też jest. Dobra. Co ty gadasz? Ja kawałka. Zjadłam ci całą paprykę? Rzeczywiście, nie było w domu papryki. A o co mi chodzi? Aaa, przyprawa! Będziemy miał przyprawę. Gdzie jest ty? Ej, ja nie mogę się doczekać, będziemy zadawać pytania, że gdzieś się tak słodko spowiadają. Chciałam czekać na tą puentę. Idę do Żabki z Niunią. Po kawę, bo mamy tylko jakąś Jakobs Strong, którą ktoś kupił, a teraz mu nie smakuje i nie chce takiej pić. A lawazda złota jest super. Więc idziemy na taki spacer z 17, a to dalej. Ale słuchajcie, jest przynajmniej łóżeczko złożone, więc nie wiem, będę kombinować, co gdzie schować. Dobra, bo Niunia jest ubrana. Let's go. Zawsze mam hajs, mam zawsze go w portfelu. O! To jest sani rap. Czekaj. I cytryn 6. Mam kupić. Hej. Złożone. Steven tu sprząta, ale... O nie, wjechał pod łóżko. A tam są kable. Dobra. Steven, mamy cię. Sprzątanie z takim dzieckiem to jest większy hardcore. Już jest 18 i ona niedługo idzie do mycia. Jeszcze teraz jak to zęby wychodzą, a ja się wzięłam za takie ogarnianie. Nie wiem, gdzie schowam te foteliki. Coś tam jeszcze muszę sprzątnąć sobie w szafce. Tamta szafa to już na pewno nie dzisiaj, bo nie ma opcji, że będę to robić wieczorem. Zresztą różnie z małą też bywa. Dostałam kanapkę z miodem. Dam ci te ładniej wyglądające, bo jak przyniosę mało miodu. Jak wygląda, że grzeczny chłopiec taki. Nie, nie, nie jest za mało, jest idealnie. W ogóle myślałam inaczej. Co to jest? Ja nigdy tak nie jadłam, moja mama tak jadła, słyszałam, ale zobaczcie, jakie bułki fajne. Kiedy chcesz coś słodkiego, a nie chcesz jeść słodyczy, ale takie chrupiące są. Tak, kochani, nie wiem, jak to będzie. Czas ząbkowania jest intensywny. Cała energia do montowania i wszystkiego ulatuje i po prostu chce się spać. A w dzień, wiadomo, nie za wiele się pomontuje z dzieckiem, bo cały maraton od nowa.
I ja już ostatnio myślałam, czy by nie zrobić tak, że będę po prostu wstawać o 4:00. Tak, dobrze słyszeliście. Dlatego, że potrafię po prostu kłaść się teraz z małą. Nigdy w życiu tak nie miałam, nigdy w życiu nie potrafiłam zasnąć o 20:00, 21:00. Myślę, że nie ma innego systemu na tę chwilę. Szczególnie, że ostatnio o 4:00 już mi się wydawało, że ona w ogóle nie zaśnie. I zasnęła i ja się trochę rozbudziłam i wtedy mogłam w sumie już sobie zacząć dzień. Piotrek ją teraz uśpił, ale ja od godziny 19:00, czyli przez całe bite 2 godziny nosiłam, usypiałam, próbowałam, żeby się pobawiła. Karmiłam ze 150 razy. Wszystko. To nie jest tak, że na siłę ją usypiam. Po prostu nic jej nie... No... Zęby. Po prostu zęby. I gdzieś tam... Cieszę się, że ogarnęłam sobie tą sypialnię, ale jestem wykończona. Powinnam sobie, wiecie... Jeden dzień sypialnia, drugi dzień coś. A ja wszystko naraz dzisiaj robiłam. Ja nie usiadłam nawet na chwilę, tylko na tą jej poranną drzemkę, ale to było o 9:00. A mamy 21:00. I przed chwilą Piotrek ją wziął i w sumie ona na pionowo usnęła. I ja miałam swoją chwilę pod prysznicem. Ale właśnie muszę nałożyć odżywkę, bo jednak kołtuny mi się robią teraz już. W takie pory roku, jak się nosi czapki, szaliki, nie mam kołtun. W ogóle teraz mam też długie włosy, strasznie. Ząbkowanie to intensywny czas, zupełnie inny niż kolki, zupełnie trudniejszy. Bo przez kolki nam się ona nawet w nocy nie budziła, to było tylko, nie wiem, popołudnie, godzina na przykład popłakała i ja myślałam, że to jest koniec świata. No, nie będzie tak źle, prawda, kochani? W każdym razie zbieram się na vlogmas i tak, zabawne jest to, że właśnie vlog, który chcę, żeby wleciał jutro, będę go teraz domontowywać, bo naprawdę zostało bardzo mało, tam wszystkie klipy, wszystko jest prawie idealnie, nie ma co wycinać, co skracać, bo to był taki dzień z moją mamą i to była zeszła sobota. I tam możecie zobaczyć, że właśnie do 22:00 niunia tam biega za odkurzaczem, biega, no, fascynuje się odkurzaczem i tak dalej. I to była najgorsza noc w moim jej życiu dotychczasowym, w sensie najcięższa, spałyśmy z mamą z 3 godziny. Tak wiem, niektóre matki mi powiedzą, że to i tak dobrze, jak się przyzwyczai do tego, że dziecko śpi po 8 godzin i ma się spokój od 19:00, to jest duży przeskok. Więc, bo nie chcę się już tu za bardzo rozgadywać. Mam siłę teraz, ogarnę sobie tylko te włosy szybko, bo no nie mogę tak z kołtunami. I po prostu zabiorę się za to tutaj w łazience, na szybko sobie to zmontuję. I będzie się już generowało i tak dalej i wrócę jutro. I śmieszne, że po prostu tydzień po mamy to samo, gdzie ja się wzięłam sama za grube sprzątanie, będąc z nią sama i... No dobra, chociaż będzie fajnie, czysto, jutro te wszystkie poprawki dokonam. I w ogóle chcieliśmy zrobić też kompot. Ale nie, no masakra, Piotrek spał 3 godziny, więc muszę to począć i... No. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego chaotycznego vloga i chaotycznego sprzątania, które prawie zakończyło się sukcesem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli mnie wspieracie w ząbkowaniu mojego dziecka. Nie no, jeżeli wam się filmik spodobał i chcecie więcej, zbieramy siły na vlogmas. Słuchajcie, nie można wszystkiego dać teraz. Miejmy tutaj nadzieję, że grudzień będzie łaskawy. A przynajmniej, że będę miała chociaż kiedy to wszystko ogarnąć. A jak nie, to po prostu system, godzina 4:00 i let's go. I miłego wieczoru, popołudnia, czy tam czego chcecie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.